Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, prawda i kłamstwo. Przeczytaj drugi rozdział od 10 do 12. Dlaczego Bóg dopuszcza, by tak wielu ludzi zostało zwiedzonych? Co odrzucają bezbożni, ulegając zwiedzeniu? I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Drugi rozdział, 11 wiersz, jest dla wielu osób dość kontrowersyjny. Paweł niedwuznacznie stwierdza, iż zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Te słowa budzą żywą reakcję. Jak Bóg prawdy może zsyłać obłęd? Czy możliwe postępować podobnie jak szatan? We fragmentach listu, które studiujemy dzisiaj, apostoł daje nam wgląd w wielki bój między Chrystusem a szatanem, obejmujący znaczenie znacznie więcej niż sprawy naszego świata i jego dzieła. Szatan oskarża Boga o to, że jest przesadnie wymagający, o władczość, o podstępne ukrywanie prawdy. W ostatecznym kryzysie w dziejach świata Pan zsyła obłęd na bezbożnych nie dlatego, że ich okłamuje, ale dlatego, że pozwala bezbożnym wybrać kłamstwo zamiast prawdy i ponieść konsekwencje decyzji, które ją przyjęli. Bóg po prostu zezwala, by zebrali żniwo swoich złych uczynków. Wydarzenia czasów końca wyraźnie pokażą zamysły i charakter szatana oraz jego naśladowców. Proces zwiedzenia zacznie się, gdy ludzie odrzucą Ewangelię Jezusa Chrystusa. W drugim rozdziale, 10 wierszu, czytamy, że bezbożni odrzucą miłość prawdy. Oferta zbawienia objawiona w Ewangelii jest tłem do działania apokaliptycznej siły. W drugim rozdziale, drugim listu, przez swoje nauki i praktyki papiestwo podważa i osłabia Ewangelię. Ta działalność będzie trwać aż do czasu, gdy zostanie ujawniona w wyniku wydarzeń w czasie końca historii opisanej w drugim rozdziale 8-12. Tak więc końcowe zwiastowanie Ewangelii wyznacza kontekst zarówno sądu ostatecznego, jak i ostatecznego zwiedzenia w czasach końca. Pamiętajmy, że jakkolwiek są polityczne i religijne przejawy wielkiego boju rozgrywającego się na ziemi, to Ewangelia Chrystusa, a nie wydarzenia polityczne, była zawsze linią podziału między dobrem a złem na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa. Antychryst ujawni swój prawdziwy charakter, uzurpując sobie prawo do roli należącej wyłącznie do Jezusa na mocy Jego życia, śmierci i niebieskiego panowania. Wszyscy pozostali aktorzy ostatecznego dramatu dziejów będą w nim odgrywać podrzędną rolę. Przeczytaj uważnie 2:12. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Z jakiego zasadniczego powodu ludzie nie przyjmują prawdy? Jak doświadczyłeś tej zasady w swoim życiu? Czy rozkosze nieprawości podstępnie skłaniały cię do odrzucenia prawdy? Dziękuję.